Na program zaprasza Agencja Artystyczno-Koncertowa Koral, Twój nieodzowny partner przy organizacji imprez z udziałem gwiazd estrady. Żeście też tu do mnie przyszły. Pójdźcie, pięknie siednijcie se. Witam was, pięknie siodejcie. Starko, mamy fest problem, fest. Jaki? Ja, bo my się tak chciały, narychtowałyśmy się fajnie, pięknie. No, chciałyśmy iść ze święconką i tak nie umiemy się dogadać, co w tym koszyczku ma być wsadzone. No to co się święci, to się święci przede wszystkim jedzenie. Tak się no ja, bo tak w sumie nie? Co? No ale no. Nie, no chleb, sól, masło, chleb. No nie wiemy dokładnie. No masło to tak może się roztopić, ale kąsek wusztu, syr, syra jakiegoś, przede wszystkim te jajka. Jajka pomalowane. Kruszonki, no. Ja gdzieś się pomalować nie malowała, ale już ich obheklowała. To też tak do ozdoby możecie dać, ale najlepsze to są te jajca uważone, takie kruszonki fajne do koszyczka dane. A to jak ty robisz te jajca, Starku? Jajca no uważa, rozmańcie, wiesz, kiedyś nie było tych rozmaitych barwników, takich jak teraz, ale się szupy zbierało z cebulę, ciepło do garca i w tym się ważyło jajca. A najlepszy ta farba z tych szupów, chytały białe jajca. Jak się uważyły, były fajne takie, no jak zależy jak długo się to ważyła, bo żaden nie zagląda jak w pośrodku, ale były fajne, brunotne. Mm. No ale też nie było farbów takich, żeby to malować. Albo apce bildrowe, jak to teraz jest modne, naklejka na jajce, już je pomalowane, to, bez roboty. To my właśnie tak zazwyczaj robimy, te owijki no, robimy, albo no. Owijane tam jakoś. Ale my za działuchy, to pamiętam zawsze w Wielką Sobotę, z mamą, ze Starką, my się udały do kupy i robiły mi te kruszątki. Ale to tak się robiło, no trochę to było według mnie niebezpiecznie, ale piękny efekt był. Na kąsek de klika, zazwyczaj z gutaliną, tak jak był pić, jak duma to się miało, albo z krauzy taki de klik jak był, nalało się kwasu solnego. Trzeba było fest dawać pozór, żeby się tym nie poparzyć. Ale dziecko nam Stasik ustrugał takie patyczki, my te patyczki tąkali w tym kwasie, trzymali my w jakiejś szmatce se to jajko, żeby nam na ręka nie kapło i co komu się zabogło, to se tam muster na tych jajcach malował. Wiecie jak to było piękne? Super. Każdy miał większy, nigdy nie było dwie te same. No na pewno. No dokładnie, a powiedz mi Starko, tu masz takie jajko. Jako to jest zrobione. Dziołchy, też tym kwasem. Nie, to wam powiem, to mam jajko, jak tu widzicie, musicie to poczytać, z którego roku to jest? 1989. No, to wam powiem, to mam taką moja w domu peryłka. Wyciągam to jedno raz do roku na Wielkanoc i sedową dziecko na ten stół wielkanocny. To mam taką pamiątka po ciotce od mojego chłopa, kiedy mieszkała w Gogolinie. A malowała takie jajca, nie wiem czy to idzie powiedzieć malowała, bo to bardziej szkroba, bo to się szkrobie, do cepelie. I ja wam powiem, jako ona miała zgrajwka, no jak przy dzieciach, wiecie, obstoło mi, no to jedno, ale se go tak schranią, tak se go szanuję. To jest taki nożyk miała ta ciotka w ręce, ale to już było w takich jakichś tam barwnikach od niej, miała se tam przepis i se to farbiła te jajca. Ona siedziała, nożyk w ręce i szkrobała, tu z tobą gadała, za chwilę obejrz jajco gotowe. To już miała taką wprawa w fest. Tak, miała wprawa. Super. A mnie zaś gadała jego ciotko, jako też to tak umicie, tak nie zaglądając. A ona mi pada, a jak ty umiesz heklować? Też na to nie zaglądasz, a ci to przybyło. Każdy moja babcia też tak właśnie potrafiła robić. Ja? Tak może szkrobać. Nie aż tak perfekcyjnie, ale też, ale ja, ona też fajnie szkrobała. Zawsze, co roku, jak jeszcze nawet moje synki jeździły ją posikać w lany poniedziałek, to zawsze za te sikanie dostawały te jajca. No właśnie, bo kiedyś dowali jajco za posikanie. Ale ja mam pamiętać jeszcze nic.
umie dziecko ją już trzech synków, to ja powiem, ja nigdy tam tych jajec tak dużo nie ważyła. Ten pora kruszunków, ino, bo synki nie były chętne, żeby te kruszunki robić, żeby tak ino było na stole. Ale wam powiem, w ten poniedziałek wielkanocny, to już rano w czas te synki szły sikać, roztomańte dziołchy. I niż my z moim chłopem śniadani zjedli i przyszli z kościoła, to my już na stole mieli pełno tych jajec. Kruszunki, a pluzyny, jakieś tam coś do zagryzienia, jakiś batonik czy czekolada, bo to kiedyś tak te łebki chodziły sikać. A jak stary szoł sikać? A to stary, co się mu dawało? Stary to mu tam zawsze poleć dali. Jak chłopu, no i potem jest tak. Ale to pora sikali, bo sikali wodą, a teraz tymi parfumami, bo tyś to śmierdzi, głowa cała, tako. I o tego nie umie czuć. No. I umie, wszyscy w domu wiedzą, że mnie nie wolno parfumami psikać. Ja też je tym uprzeciwno. Wodą, choby wiadrami, ale wodą, tak jak to kiedyś, a nie takimi parfumami. Ja wam powiem, jak ja pamiętam, jeszcze do podstawowej szkoły chodziła, to te synki, myślę, że tak kiedy parfum miał z kiblami, a to przyszli ze zadku, żeby naloli wody. Ale pamiętam... A im zimniejsze, tym lepsze. Jak z hydrunetką roz przyjechalibyście, to dziołki widziały, taką hydrunetkę mieli, jak naplumpali, to moja mama użyczała, dziołcha, wyleź na ulicę, żeby oni miała wody w chałupie. Ale nie zdążyłam na ta ulica wyleźć, bo już na schodach mnie dopadli. Co tym szlauchem jak loli, co to było uciechy, ludzie. A teraz przyjdzie, psiknie ci tam ten parfiny, myślę, nie wiesz, czy to wonią, czy to śmierdzi, nie? Tak, to no, godosz. A najgorszy wezmą, żeby śmierdziało. Ja, tak, te, a jeszcze potem czekło, za troszkę parfinu dwa razy cię siknie, co mu to dosz za te posikanie, nie? Ja, bo fajnie, bo ja jajca już żody nie chcę. No. Wnuki przyjdą, to sikają, ale to też przyjdą się sikowką z wodą, bo wiedzą, że ją ryczarze bez parfina. Ale dzisiaj już się kruszunkom nie zadowolą. No, nie tak już to jest. Tak, coś chcą więcej. Moje synki też tylko czekają na dwie rzeczy w te święta. Na zająca. Ja, to musiał być zająć. No i na te słodycze w ten dany poniedziałek. Ja, ale też zajączek był fajny. Pamiętacie? A co przynosi zajączek? U mnie zawsze było tak, że zajączek przychodził i pod krzok. Zostawił pod krzokiem. Ale wy więcej miejsca, żebyśmy miała co szukać. Było se szukać. U mnie to jest tak dalej. Ja, u mnie też tak jest, tylko u mnie też taka tradycja, że jak synkami malujemy te jajca, bo to wiadomo więcej w tych owikach, ale też każdy z nich musi chociaż jedno jajco pomalować od siebie ze swoim imieniem i stawiają do okna, żeby zając wiedział, kiedy tam mieszko. I żeby te paczki nie zostawić. Tej chałupy, Więc stawiamy to do okna na parapet i synki rano stawają, przychodzą, jak widzą, że jajca znikły, to znaczy, że ten zając już był i kaś te paczki są w tym zagródce pochowane. Więc przeważnie jeszcze w piżamach, ale jak jest zima, to jakoś kurtkę obleką i lecą na ten dwór. I szukają. I szukają. I szukają. I co roku to mają coraz większy problem, bo ten zając jest taką ma fantazja w tym pakowaniu. A co to by chcieli, żeby im ten zajączek nie przyniósł? Ale u mnie była taka tradycja, że zawsze zajączek przynosił słodycze. Tak, i tak powinno być. I żadnych zabawek, żadnych głupotek, słodycze. To i nawet na dzieciątko. Takie zabawki to są na dzieciątko, takie wiszynki. U nas też są takie małe, skromne prezenty, chociaż powiem szczerze, że synki przeważnie też dostają sikawki, bo to wykończą w ten lany poniedziałek, więc na nowy rok potrzebują nowe sikawki. No to taki dzisiaj robią, taki. Mój chłop kiedyś nawet szedł sikać z takim urządzeniem do opylania drzew. A, no. To ja to naplumpał, ty sikął. I sikął. No. Ja. Mają roztomęte pomysły chłopy, ale będę to była woda, nie? Woda, a nie woda. Tam parfiny. Ale też i gdzieś... jeszcze wam powiem, że jo zawsze leja, jak kiedy przyjdzie i jo oberwia tą zimną, to jo potem leja ciepło. Żeby ta następna miała się już dobrze. Już cieplejsza woda miała. Też ale też ty zając się do pod jeden krzok, czy tak byle kaj? Nie, no byle kaj właśnie. To wydają to... jak zając kieco. Kaj się tam wysmoli, tam się szuka, nie? Tak szukają. Ja w trowie, w krzotkach. I nierozki nie umiem znaleźć w ogóle, ale go domy szukajcie dalej, szukajcie. Ale to jest fajnie, tak nie? Ale to już my zaprzyli aż na poniedziałek. No ale jeszcze teraz widzicie, już mamy środa. Jeszcze 3 dni postu mamy i takiego wielkiego postu przed tymi świętami. No. Tu my pościeli już 40 dni, przygotowywaliśmy się do tych świąt. No a teraz Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielkosobota. A w ta Wielkosobota trzeba jeszcze wytrwać do rozwiązania tych dzwonów, a ten wóz ty wtedy tak pachną. A to tak ciągnie. Ja wam powiem, my się dziecko śmiali z mojego taty. Bo jak żył, to on tak, no pościł już, bo kiedyś się pościło czwartek, piątek, sobota. Potem już to tak zelżało, że ten czwartek odpuścili, ale piątek i sobota musiał być posty.
ilościowy, jakościowy, bo zresztą tak jest do dzisiaj, na pewno w każdym domu chrześcijanina, katolika, tak, to dalej jest i człowiek się tego tak trzymie. Ale wiecie, jak potem ta rezurekcja już też robili na wieczór, w te soboty, no mój tata no słuchał bez te okno, kiedy te dzwony rozwiążą, to sobie już ciapnę tego zegwosztu do garca i sobie zgrzął, bo już nie umiał wytrzymać. Się idzie z tym koszyczkiem, a to tak wonią w ta sobota przy tym święceniu. Chciało tak ręką ciągnąć i wyciągnąć z tego koszyczka, prawda? No to jeszcze, a jeszcze chciałaś coś powiedzieć. Bo my jeszcze też mamy w Wielki Piątek taką tradycję w rodzinie, że całą rodziną idziemy do kościoła, no i pocałować ten krzyż, ale to zawsze Wielki Piątek, sam wieczór, to nawet koło 21 na wieczór i wtedy nie ma tak dużo ludzi w tym kościele i tak to idzie fajnie przeżyć. No bo już ten czwartek, piątek się chodziło tak do tego kościoła i to było długo, niekiedy 3-4 godziny, niekiedy już też tak nie wysiedzieli. Teraz już to skrócają, ale tak jak godzisz, ten Wielki Piątek zawsze po tych wszystkich, ja to pogodą, oracjach w tym kościele, to wystawiali ten krzyż i ci ludzie szli jeden za drugim, fajnie pocałować tego pobóczka i w ta sobota już było tego luzu więcej. Ale ja wam powiem, dziołchy, bo teraz tak widzicie, jak my tu robili porządki, bo wy zresztą w chałupach na pewno też. Przed samymi świętami człowiek robi, żeby już ten piątek, sobota mieć wszystko porobione, tip-top, wyszykowane. A z tego co wiem, to niektóre baby ani nie ważą piątek i sobota, żeby jasne nie namarasić tej kuchni, nie? Ale moja starka mi dziecko padała, ja nie wiem co to za głupota przed samymi świętami takie porządki robić. Godą dziecko, dobro gospodyni ma porządek cały rok. No ale u nich było taka moda, jak to kiedyś jeszcze w tych chałupach, nie było tak delówków. Chociaż już potem były, ale tak i ściany w kuchni były białe, nie było takich kuchni pięknych, nie? Takie kredensy już były, ale tak jak teraz te nowoczesne, wszystko sterylne, takiego czegoś nie było. To moja starka dziecko godała, że oni w ten Wielki Piątek dopiero ta kuchnia bielili. To już było, to Wielki Piątek to było bielenie kuchni. Wszystko musiało być porobione, ale kuchnia na samym końcu. Ja sobie tak pomyślałam, Boże, jakby to tak jeszcze malować w piątek ta kuchń, to kiedy ja bym z tą kuchnią była gotowa, to do nocy by to trzeba było wszystko myć. No. No, ale nie było tyle w kuchni, tak, bo był tam taki kredens piękny, ja taki buffet, czy jakoś tam jakaś inna szafka. Ale nie tak jak dziś o te kuchnie, nie? Wszystkie elegancki w tych szafkach, wszystko wyciągaj, myj, no to by było za nieskoro wedle mnie. No ale były takie tradycje, że to się dopiero tak robiło, nie? Ale no, to pozmieniało się to wszystko. Kiedyś też moja babcia mi opowiadała, że chodzili do strumyka nogi myć. Ja to było tak. Te przykopy, tylko teraz tych przykop nie ma. No, tych strumyków, jakbyśmy chcieli te nogi kiedyś umyć, to bym musiały. No, to by był problem. No i o to miała fajnie, bo naprzeciwko mojej ojcowizny tam był taki stowek, a do tego stowka z takiego źródełka leciała woda. To ja pamiętam, ale to tak jeszcze było w podstawówce, potem już to zanikało. To my z dziołami chodziły rano, my o 6 stowały i szłymy do tego strumyka, pod ta zimna woda, niekiedy babcia ryczała, bo go do. Chcecie się choroby nabawić jeszcze przed samymi świętami? Mini, ale z drugiej strony zaś była rada, że my to tak ta honorowali jeszcze ta tradycja tak, że my tak szli, nie? No ale ci się to młodzi już by ani nie szli, by się boli, ani nie makaj, to jest to najgorsze, że nie makaj właśnie. No ale tak fajnie te święta wielkanocne, tak fajnie są, chociaż żeby my no tak mogli teraz się spotykać, bo już w zeszłym roku my sobie tak siedzieli w domu, a lato się też na to zanosi, że se posiedzimy, a tak ten przyszedł, tak to rodzinnie było, tak inaczej troszkę, a ta pierwsze święto Wielkanocy, nie? To teraz tak słyszę, ważą żur jak jakiś tam z kiełbaską, śniadanie wielkanocne. A my u nas doma to jakoś wam powiem, nie pamiętam tego. Dziecko, wiem, że był wóz z grzoty na śniadanie. To było śniadanie wielkanocne. Wóz z grzoty, dziwne. Ja. No? U mnie zaś jajecznica. A u mnie na śniadanie, no to przede wszystkim się te święcone, co się w sobota poświęci, dzieli się jajkiem. Bo to tak jak na święta Bożego Narodzenia to tym opłatkiem, to na święta wielkanocne to tym jajkiem się dzieli, składa się te życzenia. Ale też do końca nie wiem, czy to tak nie jest bardziej jeszcze podtrzymywane przez moja mama, bo moja mama to z gór pochodzi. Także my też tak trochę mamy wymieszane te tradycje. No bo co region, to tamte tradycje inne. Nie? No. Na przykład taka babka wielkanocna, na święta się tam piecze makowce głównie, a na święta wielkanocne musi być baba wielkanocna, nie? I to też tą babką się dzieli człowiek, aż na talerzyk, sobie weźmie. Babcia moja to piecze kołocz.
A, no, że ten kołocz upiec to też jest sztuka. Ja próbowała, jakoś mi to nie wiem, bo no, ja dużo tak, piecza, ja... ale nie poradza tego. Kołocz, a moja... i to u nas ten kołocz to jest tak na taki wielki święta. A kołocz to jest zawsze na maśle dobry, ja, taki rychtyk. Taki prawdziwy, no i wyruszany, to trzeba siły. Ja wam powiem o dwóch synków, co są cukiernikami, więc zrobili w cukierni, oni kołocz umieją upiec. Mm. Ale jak ja im padną, wiecie, byście też mogli upiec z blacha kołocza. O mamo, ja się takimi duperelami nie będę zajmował. Albo piecza dużo, albo nie piecza wcale. No a ja wam powiem, ja tam piecza, dużo upiecza, rozmaite ciasta. Ale nie poradza drożdżowego. Nie wiem czemu. A moja teściowo jest z Połomi. I tam to jeszcze mam dodatkowo tradycja na święta, bo oni pieką święcelnik. Słyszała. I w środku to masz takie ciasto, to wygląda jak babka. A w środku masz boczek, kiełbasa. To jest święcelnik. Piecze się inny raz w roku i tylko na święta wielkanocne. I to na pewno na śniadanie wielkanocne, na pewno też tam My zawsze jadamy na obiad do teściowej, to jeszcze do tego obiadu też dostanę. Słuchaj Magda, słuchaj, bo my ze Starką, wiesz, po jednym kąsku. Dobra. Wtedy w tym roku. Ja myślę, słuchaj, poszlesz chłopa posikać do mnie i do Żanety, no i to tam zapakuj po kąściczku. Dobra, załatwia u teściowej. No nie to się bardzo problemu. Cieszymy. My zaś do mnie na przykład naszej zisty. Wielkanocny. Na pewno się ucieszy. I z kołocza od babci. I wiecie, jak będziemy mieć gościna. To my już tego koszyka nie uniesiemy. Jak my to wszystko tu powkładamy do tego koszyka, to tego nie uniesiemy. Nie staraj się, uniesiesz. No wszystko se fajnie tu poświęcić, co cały rok by się nam darzyło, żeby nam nigdy tego jedzenia nie zabrakło. Przede wszystkim chleba, bo choćby tam w Usztu nie było, to się człowiek obydzie. Ale ten chleb to jest powszedni nasz chlebiczek. Tego co trzeba i szanować, bo ludzie dzisiaj go nie szanują. Jak mój wnuk zawsze go dowiesz, babcia, chleb trzeba szanować, bo to jest drogocenny produkt. I wszystko możesz se tam wycieplić, ale chleb trzeba szanować. I ja wam powiem, ja do dzisiaj tak nauczono z domu, że jak mi chleb suchy zostanie, bo kiedyś to się tam kury chowało, więc to się do bytku dało. No teraz nie ma tych kur, nie ma komu dać. Ja se go dycko wysusza i woża do szwigry od synka, co chłowie kury, ale nie poradza ani kościczka tego chleba wycieplić. Nie wiem, jakoś mnie tak też, je tak, nauczono to szanować ten chleb i myślę, że to tak powinno zostać. Szanujmy se ten chleb, mnie bo to jest... Mnie też tak uczyli, ja też wszystki... pozostałości susza i do dziadka, do kurek. No i to jest najważniejsze. Na zamianę na jajka. To masz fajnie, toć. No widzicie, działuję, że ja ogromnie rada, żeście mnie też tu odwiedziły w tej izbie. Zapraszam was zaś. Nie wsadzić do tego koszyka, już pomału wszystko tam wiemy. Tam korektujemy, co by da miała. Ja to wam tam jeszcze dołożę, co byście tak nie miały, to wam podokładam. Ale ja ogromnie rada, żeście mnie tu odwiedziły i zapraszam was zaś. Przyjdźcie zaś też tu do mnie, odwiedźcie mnie. No i czekam na was. I życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych. Dziękuję. W mokrego dyngusu, żeby was szlały te samkie chłopy. Biera się do... Ale wodą, nie parfidą. Tak jest. No. To będzie najważniejsze. To ja. Bo to jest uciecha. Tak to ma być. No to zdrowych, wesołych świąt. Wzajemnie, Starko. Do zobaczenia. Dziękujemy. Ja dziękuję wam bardzo, żeście mnie odwiedziły. No to do zaś.